kadencja rzeczników rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Na zegarach godzina 9:25 i rozpoczynamy Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Anna Grabowska, dzień dobry Państwu. Chociaż chwilkę może zdążymy. Witam naszych gości Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza i Mariusz Adamiak, PKO BP. Dzień dobry Państwu. Panowie, proszę Państwa, ja chciałam zapytać o wypowiedzi panów, przede wszystkim te odnoszące się może do likwidacji programów społecznych w razie zmiany rządu. To jest niebezpieczne. Ja by tam nie z punktu widzenia polityki, ale z punktu widzenia oczywiście zabezpieczenia Polaków. Zaznaczą, że to jest zapisane w budżecie państwa. No więc jeżeli, no to ewentualnie no, na 2024 rok mogły to być zgłoszone, a nawet też mam pewną wątpliwość co do zdążenia, bo budżet przygotowuje się wcześniej niż w listopadzie, tak? No oczywiście potem głosowanie. Agnieszka Durli. I czy to w ogóle miałoby sens też z punktu widzenia, no patrząc na konsumpcję, patrząc na, że tak powiem, zapotrzebowanie przedsiębiorców na nabywanie ich towarów? Wiele zależy od tego. Myślę, że jeżeli by takie decyzje były podejmowane, no to one nie mogłyby dotyczyć 2000 tego roku, ewentualnie przyszłego, ale to też jest kwestia tego, jak zostanie sformułowany system emerytalny, jak będzie wyglądała kwestia wieku przejścia na emeryturę, waloryzacja rent i emerytur, bo te dodatkowe świadczenia... A to byłby pierwszy punkt, że wiek przykład, emerytalny zostałby podwyższony? Myślę, że to jest kwestia dyskusji w ogóle na temat całego systemu emerytalnego, ale jej na pewno nie da się podjąć w bardzo szybkim ruchu, jeżeli ma być rzeczywiście dyskusją. Więc dobrze, ale trzynastki, czternastki można zabrać jednym ruchem, jedną ustawą. No dwoma, bo są w dwóch ustawach. Można. Ale można jedną. Natomiast zawsze trzeba przemyśleć wszystkie szybkie decyzje, które chce się podjąć. A z punktu widzenia konsumpcji, no bo przecież to są ustawy prokonsumpcyjne, tak trzeba to nazwać. Tak, ale my ciągle mamy ten problem, że z jednej strony chcemy hamować gospodarkę polityką monetarną, przynajmniej takie są sygnały, a z drugiej strony polityką fiskalną ją rozpędzamy i brak spójności w tym zakresie. Natomiast może być dużym problemem dla całego rynku i konsumpcji. Natomiast trzeba podyskutować o tym, w jaki sposób rzeczywiście załagodzić kwestię inflacyjną dla osób starszych, na przykład dając im szeroki, bezpłatny dostęp na przykład do opieki zdrowotnej, różnego typu świadczeń. Więcej ulg z tą opieką zdrowotną to jest duża sprawa do dyskusji. Mariusz Adamiak. No trudno mi powiedzieć, bo to są decyzje polityczne. Ja na przykład potrafię sobie dlatego wyobrazić... Dlatego spójrzmy na nie od drugiej strony. Spójrzmy od strony, tak jak mówię, przedsiębiorców, od strony konsumentów. Inflacji też możemy. Potrafię sobie wyobrazić, ale to też nie od razu, ale jakieś zmiany tego typu, że powiedzmy, mówiąc już tak upraszczając bardzo, więcej dostaną nauczyciele, a mniej emeryci w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z inną ekipą rządzącą. Natomiast, no mówię, to są decyzje polityczne, natomiast od strony gospodarczej, no to wszystko trzeba dostosować do bieżących realiów. Niewątpliwie w tym momencie tym groszem publicznym będzie trzeba gospodarować bardziej ostrożnie, ale no, nie sądzę, żeby tu jakieś szybkie zmiany drastyczne nastąpiły w krótkim czasie, w szczególności w 2023 roku. No to po co ekonomiści o tym mówią? No, już nie, dobrze. Myślę, że po to, żeby później wszyscy inni dyskutowali jeszcze również, ale może jest to jakiś punkt otwarcia do tego, żeby zacząć rzeczywiście dyskutować systemowo i starać się przekonać polityków do tego, ale aby nie podejmowali... Ale jak można systemowo dyskutować o 500+. Znaczy, można oczywiście wprowadzać kryterium na przykład dochodowe, ale można też będę o tym mówić cały czas, ale można też dyskutować o tym, jak zwiększyć dostępność do publicznych usług społecznych, tak, aby nie były potrzebne transfery finansowe, bo pojawią się usługi, które zabezpieczą. A to ja powiem tylko, była ogromna, pamiętam dyskusja na ten temat w Radzie Dialogu, kiedy to była mowa o 300+, i kiedy ZNP chyba wówczas proponował, żeby dawać dzieciom bezpośrednio książki w szkole i tak dalej, a nie można dawać 300+ rodzicom. Można też takie książki, które będą funkcjonowały dłużej, pani redaktor, niż jeden rok. To nie zostało przyjęte. Dobrze, Mariusz Adamiak, pytanie o KRUS. Dzisiaj się rozpoczyna, to jeszcze ciekawa kwestia, dzisiaj się rozpoczyna dyskusja komisja sejmowa, żeby dopłacać
rolnikom do najniższej emerytury z ZUS-u. To mogą być całkiem spore kwoty, bo czasami emerytura rolnicza to ponad 800 zł, 1000 zł, a tutaj 1588, tak jak na ten rok już. No, jeśli chodzi o całe kwestie systemu emerytalnego, to musielibyśmy pewnie cały program długi poświęcić na ten temat, żeby dokładnie się na ten temat wypowiedzieć. Oczywiście co do idei rozumiem kwestia tego, że no, ktoś inny za to musi zapłacić. Te pieniądze skądś muszą pochodzić i na pewno rolników to ucieszy. Natomiast trzeba znaleźć środki w budżecie na to po prostu. No tam koszt oczywiście to jest, on jest wyliczony, tylko że no, jest powiedziane, że to jest kwestia decyzji, jakby kogo wspierać, jak to wyrównywać. No to cóż, muszę dzisiaj już podziękować. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdołamy do tematów, które planowaliśmy sobie wrócić. Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza, dziękuję Mariusz bardzo. Adamek, PKO BP, byli gośćmi Rządów Pieniądza. Dziękuję, do usłyszenia jutro.